Dzień dobry, ludziska. Mamy kolejny dzień. Nie jest zbyt ładny, ale jest ciepły. W busie mam 19 stopni i mamy godzinę 10:30. I teraz tak, co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie dzień oczekiwania na dzień jutrzejszy i trzeba go czymś zapchać. I wpadłem na to, żeby jechać zobaczyć ten port wikingów w Truso, na którym saper kilka lat, kilka sezonów kopał i znalazł niesamowite rzeczy i ciekawy jestem, jak to tam wygląda. Teraz kolejną ciekawą rzeczą jest to, gdzie spałem. Tak czy inaczej będę musiał wyjść. Teraz się nie odzywam, bo będzie wiało, ale tak to wygląda. Jakiś taki beton, tam jakieś budynki widać. I tak nie za fajnie tu. To jest jedna strona. Zaraz wyjdę i z zewnątrz to pokażę, tylko muszę buty ubrać. Dobra, tak to wygląda z zewnątrz. Podjeżdżało tutaj jedno auto w nocy do mnie. Tu jest przejazd kolejowy, ale on jest chyba nieczynny. Tu widziałem światło z tego... O, auto. Jednak coś się tutaj dzieje, jak wylazłem. No, ale ładujemy się i spadamy. Do punktu docelowego, czyli do... 13-wiecznego portu i osady wikingów mam 36 minut. Kieruj się na południowy wschód. No dobra, następnie to jedziemy tam. Siema gołąb, siema Wilson, czy jak ci tam. Palimy dziada i robimy coś, co lubię z samego rana, jak jest deszczowy dzień. Dobra, pyk i pyk. I teraz jeszcze podłączamy wszystkie sprzęty do ładowania z gniazdka, żeby się tam z solara nic nie ładowało. Swoją drogą ciekawe, co to za budynki, ciekawe, co w nich jest. Bo są, nie wiem, czy są poszabrowane, ale są opuszczone. I w poprzednim odcinku wam mniej więcej pokazywałem, kaj ja spałem, jeżeli chodzi o ten ujęcia z lotu ptaka z satelitowskich gogli. Tu jest kolejny fajny budynek taki, który nawet się idzie do niego chyba tam dostać. Tego ceglanego, no, ciekawe miejsce. Tu jakiś zgliszcza po jakiejś chałupie już się zawaliła, albo ktoś ją zburzył. Albo ktoś gruz przywiózł, wywiózł. Włazimy? Nie, pogoda do dupy. Śmieciochów pełno. Jak tu w taką pogodę nie oszaleć? Nie widzicie tych kropli, kałuże widzicie. I taki cały dzień dzisiaj ma być. No to co ja z tego dnia będę miał? Zdupcać stąd trzeba. Im prędzej, tym lepiej. Szybkie zakupy, bo nie ma co żreć. 91% opadów, 98, 100, 99, 99, 97, 95, 97. No, cały Boży dzień. Ja mam chyba jakąś starą wersję Google Mapsów, chociaż są aktualne. Albo się tutaj przy Elblągu tyle rzeczy pobudowało, bo nie wiem, tych tras w ogóle tutaj nie ma z lotu ptaka. Zupełnie tutaj nic nie ma, są tylko zaznaczone takie trasy, wiecie, droga z tych gogle, ale tego tutaj nie ma na tych zdjęciach, także to są jakieś stare zdjęcia z tych, z satelit. Tak samo te sklepy przed chwilą, przy których byłem, to tam na zdjęciach są jakieś w ogóle plamy piasku przy budowie, nie? Dobra, włączamy się do ruchu. Renault Master. A właśnie, bo ja już jestem po odcinku pewnie, gdzie wy powysyłaliście mi... A nie, jeszcze... Ale nie, wy to będziecie oglądali, a ja... Dobra, mniejsza z tym. Chodzi o te propozycje pewnie tych aut. To w kolejnym odcinku pewnie to omówię, bo dzisiaj będę publikował dopiero ten odcinek. No. Muszę, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, zjechać z tych odcinków, żeby być aktualnie, żeby dokumentować to, co się dzieje, a nie z dwudniowym opóźnieniem. Jaki tu jest przejazd? Jechałem trasą i nagle był zjazd z trasy i taki mostek z tą trasą i tam
tam jest gdzieś ten port wikiński, tylko że, żebym ja się nie zakopał, bo tu się kończy asfalt i się zaczyna jakieś dziadostwo. Zobaczymy, może się uda dojechać. A koniec końców podjadę tam i wam pokażę, jak gdzieś chaszczę. Ja mam nadzieję, że coś tam jest porobione. Ty, tu się nie będzie dało przejechać, przecież tu są tory jakieś. Ale hamuwa, zaraz będę sprawdzał. Tamtędy nie wjadę, tutaj niby mi teraz pokazuje. Ale fajny śnieżek biały. No to no nic, zobaczymy, czy dojadę, czy nie dojadę. Dobra, jest tu przejazd, całe szczęście. Dobra, widzimy się na Trousseau. Po mojej prawicy, czyli za tym nasypem, jest... Jest port wikingów. Zobaczmy. Zobaczmy. Krzaki, a jak? Dobra. Jest po prostu... Tu jest po prostu, no, bagniska. Ała. Saper, powiedz mi, kaj ty to żeś pracował. Kaj ty żeś kopał te dziury tutaj. No, także pokazałem wam wikiński port. Możecie zostawić lajka. Ale widać, że tu jakieś prace, coś się tu działo. Kilka dziur jakiś widzę z łopaty. Jakiś kretowin. Czekajcie, gdzie ja widzę te... Może kopał ktoś na nielegalu jakiś chachor. Koparka widać, że tu jechała. Ale to może nawet nie jest związane z tym. Bo te badania jakiś czas temu już miały tu miejsce i może stan wody był jakiś niższy. Kiwie. Zresztą zadzwonię do sapera, się spytam. Halo, halo. Co ty, spałeś, Artur? Siema, no. Ty, słuchaj, jestem na porcie wikińskim w Trousseau. Tam, gdzie ty żeś prowadził te, znaczy no. Uczestniczyłeś w tych badaniach. Słyszysz mnie? No, słyszę cię. Słuchaj, powiedz mi, tu jest taki nasyp, jakby przeciwpowodziowy, czy coś takiego. I tak jakby patrzę na tą osadę, na ten port i tam jest po prostu bagnisko. To w tym bagnisku jest, tak? Nie, ja ci mogę wysłać zdjęcie, gdzie to było. To jest takie, to jest łąka. To jest łąka. Bo słuchaj, ja tu przyjechałem i chciałem pokazać widzom po prostu to. Ty będziesz nagrywał kiedyś odcinek o tym Trousseau? Jasne, że będę, no. No to kurde, no to widzisz, no to masz krosa na żywo jakby co. To słuchaj, to widzowie czekają na odcinek o Trousseau, ale to ja wiem, że do takiego odcinka to ty się musisz... Musiałbyś koniecznie do muzeum pojechać. Do muzeum bym musiał pojechać. No, tam są takie skarby, że... Ale to są te, które ty gdzieś tam kopałeś tutaj, tak? No, tam dużo też tego jest, to właśnie chłopaki kozakowali. No. Ale to ten, bo ja teraz nagrywam tą naszą rozmowę, saper, dla widzów, żeby cię skłonić do tego, żebyś nagrał odcinek o Trousseau. A, w ten sposób. W ten sposób. No. Też, żeby widzowie usłyszeli coś na temat legendarnego portu wikingów. Portu, który był znany z legendy, a został odkryty przez archeologa w 80-tych latach. I to na polu go odkrył. Tak, bo na to znaleziono. No kiedyś ten port jakby, ten port stykał się z jeziorem Drużno. Mm. To jest w miejscowości, tam w rejonie tej miejscowości Janów Pomorskich. No. Ty, to może umówmy się tak, ty masz jakieś zdjęcia stamtąd, nie? No coś tam mam materiały. To wyślij mi jakieś 3-4 to podczas tej rozmowy, żeby zachęcić widzów i ciebie do nagrania materiału o Trousseau. To będą czekać. Ja jak się pojawi ten materiał na twoim kanale, to po prostu wam powiem na takiej zasadzie, nie? A, to teraz tam na tych łąkach jesteś. Ja podjechałem na te łąki, bo jutro z rana u kapitana przyczepy będę robił te akumulatory, to wszystko. I mówię, podjadę, zobaczę, kaj ty żeś kopał, nie? A to teraz już wiem. Powodzenia. No. Bo tam to jest przy samej autostradzie, nie? Ja, przy samej autostradzie. Tu jest teraz, nie wiem, kiedy ty tu byłeś, ale chłopie, tutaj się chyba tak pozmieniało, że Google nawet tego nie ogarnia na mapach. Wszędzie są, chłopie, pokopane zdjęcia z satelity, a tu wszędzie pełno dróg zrobionych, jakichś sklepów, nie wiadomo czego, nie? Już ci wysyłam. Dobra. Dobra, saper, nie zawracam gitary. To teraz trzeba cofać. Nic innego się nie da. I naprawdę saper się postara nakręcić wam fajny materiał. Trochę z pamięci będzie musiał mówić, trochę zdjęć na pewno ma.
jakiegoś materiału, ja wam dam znać, bo to jest naprawdę zarąbisty, zarąbisty temat. On tam jakieś topory poznajdywał, niesamowite monety. To była naprawdę takie, jakby to powiedzieć, centrum świata tego rejonu w tamtych latach. Według co mi tu saper wysłał, tu jest pomarańczowa chatka koło przejazdu i tam jest ta pomarańczowa chatka, czyli tutaj ten port wikiński w tym obrębie. Chociaż pewnie jego gdzieś tam zasięg i o wiele większy jest, tylko zbadać taki kawał to jest, o Jezus, roboty tyle i masakra, ale tu na tych polach pewnie zalegają super zabytki. Tylko że to stanowiska archeologiczne, tutaj się tylko z archeologiem można dogadać. Tak jak na przykład chłopaki z Tczewa, tam kopią te krzyżaki, epokę brązu i tak dalej, z archeologiem jako stowarzyszenie. I zarąbista współpraca. Tylko szkoda, że finalnie mało co mają poszukiwacze z takich współprac. Proszę bardzo, jaki ładny port. A co sobie wyobrażaliście? Ja to liczyłem chociaż na jakąś tabliczkę, czy coś takiego, z napisem uwaga zabytek, czy uwaga stanowisko, jakaś, nie wiem, tablica, cokolwiek. Tu nic. Proszę bardzo, tu macie zdjęcia poglądowe tego, jak to wyglądało u kogoś w głowie, jak się to narysowało. Takie pozwiedzane, no. Musimy się śmiać, ale atrakcja, ale wam pokazałem. No, trzeba do muzeum by było iść, to by się zobaczyło stąd. A tak to pole, no. No, dam wam znać, jak saper zrobi fajny materiał o tych badaniach, w których uczestniczył. Perunie, Allahu, Panie Boże, nie wiem, Buddo, dajże trochę słońca. Nic mi amperów nie zsyłasz dzisiaj. Nic a nic. Ale mi ta wycieczka zrobiła dzień, no. Co ja sobie wyobrażałem. Tak się składa, ja nie wiem jak teraz jest, bo ja nie śledzę tych wszystkich obostrzeń, rozrostrzeń i tak dalej, ale tak się składa, że ja nawet do tego muzeum chyba nie wejdę. Nie wiem, czy tam trzeba tych paszportów, czy co. O Boże. Ale ponury dzień. Montuję wam, raczej zmontowałem wam film. Jest godzina 14:02. O, ktoś tu pisze, mój brat pisze. I no, no co ja mam powiedzieć. Zaraz będę szukał jakiegoś miejsca na dalszą część dnia, no bo nie będę stał przy jakiejś stacji paliw. Bez sensu. Jeszcze kapitan pisał, bo mu powiedziałem, że jutro o 9:00 się widzimy. Może się uda dzisiaj jeszcze z nim spotkać. Zobaczymy. Czytałem komentarze pod dzisiejszym filmem, który dzisiaj opublikowałem i tam ten biały dym z tego auta i to, że wpieprza ten płyn, to może być uszczelka pod głowicą i jest jakiś test na uszczelkę pod głowicą za 40 zł. Także najwyżej się jeszcze zrobi uszczelkę pod głowicą, jeżeli będzie do zrobienia, bo to jednak faktycznie warto by było chyba zrobić. Zmieniam lokalizację i mam smaka na maka. Także jadę do maka, zjem sobie coś i potem jadę szukać już miejscówki na nockę. Tutaj wam zmontowałem jeden odcinek, zrenderowałem, a potem wam zmontowałem czy czwarte kolejnego. Jednak jadę się spotkać z kapitanem przyczepą, już porozmawiać na temat busidła i na temat prac związanych z nim. Podjechałem na miejsce i czekam na kapitana, a tutaj piękny widok, dewocjonalia i sex shop. Lepiej się dobrać nie umieli, bez kitu. Okej, okay, jestem po imprezie, nazwijmy to tak. Plan działania przygotowany, pospacerowaliśmy trochę, pogadaliśmy, herbaty się napiliśmy. Jutro od rana orka. Może się uda sprawdzić, znaczy może. Sprawdzimy jutro, czy to uszczelka pod głowicą, czy dziurawa chłodnica i zrobimy tam testy z tymi akumulatorami i ewentualnie zrobimy układ. Także jutro odcinek z
masz kiecenia w busie. Podjechałem w takie miejsce, grzeję sobie jeszcze tutaj auto, dzisiaj tu spędzę noc i co się okazało, że koniec końców traf chciał, patrzcie, ja tu jestem na takim parkingu, a po drugiej stronie rzeki jest muzeum archeologiczne, w którym są te skarby z tego truso, także cały dzień wokół tego truso. No ale no, teraz trzeba trochę popracować i za chwilę się jeszcze wam włączę, coś opowiem. Rozładowywuję akumulatory, już jest godzina 22. Rozładuję akumulatory, pani Werdenga, cicho, i rozładowuję po to, żeby później pod oporem sprawdzić, ile będzie dawał alternator, dokładnie ten, który mam, bo jak będzie rozładowany na maksa, to wtedy może się okazać, że będzie o wiele więcej brał, aniżeli w momencie, w którym będzie na przykład naładowany. To tak samo z baterią jest do wszystkich innych komórek i innych rzeczy, że na początku daje dużo energii, a potem mało i trzeba sprawdzić na rozładowanym. Najwyżej się tam laptopa podepnie, się chwilę w jakąś grę pogra i będzie rozładowany już na maksa. No i tych wszystkich rzeczy się muszę wyzbyć z półek, żeby jutro tutaj nic nie było. Do skrzyni to powpieprzam. Znowu pada. Taki dzisiaj odcinek, byle jaki. W zasadzie dzień jak co dzień. Dobra, tyle z mojej strony. Jutro będzie ciekawiej. Trzymajcie się, cześć.